Witam Was serdecznie, gości naszych przedstawię, może sami Tomek. Robert. Czyli tak, Tomek, Robson i Artek, czyli okay. Cały Narkun Team. The Narkun Brothers. Tak powiem, jest, Narkun Brothers. Powiem Wam szczerze, że jakbym Was tak z daleka zobaczył, na chodniku, nie ma się czego bać. To bym dla pewności przeszedł na drugą stronę ulicy. Dla pewności. Popatrz na nas, jak jesteśmy że... człowiek. Mili ludzie. Okay. Przez rano nikt nas nie zdenerwował, jesteśmy. Ta. Spoko. Ale słuchaj, no dlaczego mielibyśmy być niemili, nie? Słoneczko świeci, jasne. Bóg dał zdrowie, wszystko jest okej. Okay. Powiedzcie mi, czy wszyscy trenujecie sporty walki? Tak, trenujemy wszyscy. Wszyscy trenujemy. Tylko, że Tomek wiadomo z większą intensywnością, ale generalnie wszyscy. To, jeżeli zawsze tak jest, że wszędzie poruszacie się razem? Jeżeli chodzi o jeszcze co do tego trenowania, wszyscy trenujemy. Średni brat startował też amatorsko w brazylijskim jiu-jitsu, submission. A jeżeli chodzi o najstarszego brata, no to najstarszy brat dopiero to będzie miał przed sobą. Ale to dowiecie się w niedalekiej przyszłości, co tam będzie się święciło, ale będzie ciekawie. No i co? No i ja jako ten najmłodszy zostałem gdzieś tam wypchnięty i muszę się bić. Tak się potoczyło. Za dzieciaka laliście się ze sobą? Czy było tak spokojnie? To znaczy, jeżeli chodzi o takie relacje czysto braterskie, no to najstarszy brat zawsze nas gdzieś tam pilnował i nigdy nie dał krzywdy zrobić, także no raczej to był dobry brat, który nigdy nas nie krzywdził i zawsze trzymał za nami. I to nie było tak, że byliśmy młodsi, no to gdzieś tam nas bił i terroryzował, tylko wręcz przeciwnie, zawsze tłumaczył i także najlepszy brat. Okay. No ale jeśli chodzi o takie, wiesz, i rzeczy sportowe typu zabawa, wiesz, pognębienie się dla sportu, to jak najbardziej. No jasne. Takie sportowe aspekty oczywiście. No myślę, że jak w każdym rodzeństwie, no, nie? To by nie... Szczególnie Robert starszy, no to taki bardziej zawsze był rozsądniejszy, a ja z Tomkiem, no to łobuzy. Tak, no to my gdzieś tam się ścieraliśmy. Aż musieliśmy iść na trening. Tak, śmieszna też taka historia była. Mój brat kiedyś ma troszeczkę takie dłuższe, bo co właśnie ten średni. No i ja go wcinałem, no i po prostu tak na złość mu sionąłem na sadkę tak i mu przyjechałem takiego irokeza mu wywaliłem. No to wtedy pamiętam... Odwrotnego irokeza. Odwrotnego. No pamiętam tą solówkę aż do dziś. Jeden z trudniejszych twoich pojedynków. Tak, naprawdę. Gdzieś tam pękły. Troszeczkę drzwi pękły, później rodzice przyszli, a drzwi złamane prawie na pół. Także no naprawdę była walka fajna. Dobra walka, no to by się sprzedało w KS, jakby było live. Tak, pamiętasz to? No, pamiętasz. A propos właśnie jeszcze rodziców, czy tak jak bracia Kliczko musieliście kiedyś obiecać mamie, rodzicom, że nie zawalczycie nigdy ze sobą na ringu? Nie było czegoś takiego? U nas, nie musimy, bo... U nas akurat to tak nie jest, tu jest bardziej chodzi o to, że my razem się spieramy i no nigdy w ogóle nawet nie musimy obiecać nikomu. To jest jasne. No bo to jest oczywiste. No. To jest oczywiste, że nie zobaczymy. No. Za żadne pieniądze świata, także to jest... A z przyjacielem byście zawalczyli? Jeżeli chodzi o mnie, no to dla mnie przyjaźń jest na pewno wyżej niż pieniądze, niż wszystko. Dlatego też no nigdy też bym nie zobaczył z przyjacielem. A chłopaki jak wy? To musi być wyjątkowo trudne chyba, bo nie mam doświadczenia w sportach walki, ale tak tylko sobie mogę wyobrazić, że w takim sporcie to chyba trzeba chcieć zrobić komuś krzywdę, żeby podejść do walki na poważnie. Nie? Ja ci powiem, trzeba umieć wejść w tą rolę właśnie w tym momencie, nie? No bo ostatnią taką walkę przyjaciół to pamiętam jak walczył Mamet tutaj z naszym też lokalnym, waszym zresztą kolegą. Tak. Słuchaj, powiem ci, to jest taka rzecz, jak może, tak jak sam mówiłeś, że nie walczyłeś nigdy, no okej, okay, ale widziałeś może niejednokrotnie walki MMA, gdzie zawodnicy
może nie to, że byli przyjaciółmi, ale mieli dobre relacje i po prostu walczyli, a po walce oddawali sobie szacunek, przytulali się. Jasne. I tak samo chociażby Tomek z Mamedem. Mhm. Oni chcieli się zabić w tej walce, ale zaraz po samej walce czysto sportowo chcieliśmy. Przytulili się, pogratulowali sobie super walki. A ciężko było to rozgraniczyć, żeby przez te kilka rund chcieć się zabić, rzeczywiście podejść do tego na poważnie? To jest cena sukcesu, cena tego wszystkiego. Mhm. Jeżeli chcesz być najlepszy na świecie, no to po prostu musisz się wyłączyć na tę walkę i zdać siebie wszystko i bić się jako wszystko, jak z największym wrogiem. No to jest albo ty, albo twój przeciwnik. No i tak się poznaje prawdziwych mistrzów, że potrafią rozgraniczyć jedno od drugiego. Tak. Mhm. Trzeba rozgraniczać, to jest podstawa. No ostatnia twoja walka z Mamedem, no chyba była taką trampoliną w karierze, tak jak dla Joshua zwycięstwo z legendarnym Klitschko, tak? Jak bardzo zmieniło się twoje, wasze życie od tego pamiętnego pojedynku? No tak właśnie, że zobacz, teraz idziemy z tobą taksową. No, a wracacie pewnie też z jakiegoś innego wywiadu, a potem jedziecie na kolejne, co? Znaczy, no ci powiem tak, teraz ta praca medialna, no to dopiero nabrała takiego tempa, że no po prostu mamy ten grafik tak zapchany, że nie wiemy, gdzie palca włożyć. Także no jest to bardzo ciężka praca, taka medialna, no ale to nas bardzo cieszy, ponieważ no na to tyle lat pracowaliśmy, także no jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. No coś możesz ty tam jeszcze dodać. No tak, no nie, no dobrze powiedziałeś, że pracowaliśmy, nie? Bo to nie jest tak, że Tomek sam to zrobi, bo tak się nie da, nie? To trzeba mieć ludzi wokół siebie. Jasne, też trzeba mieć sztab na takim poziomie. Wiesz, no słuchaj, jeśli nie masz takiej ekipy jak my, typu bracia, tak? No to trzeba ich sobie wynająć, nie? No. Wiesz, to jest na tej zasadzie, nie? Ci wynajęci nigdy nie będą z sercem za tobą, nie będą tak lojalni jak my, nie? No właśnie. No, ile było takich przypadków, gdzie kogoś wyrolowali na kasę, albo nie do końca szli To teraz wystarczy tylko, przepraszam, że się wtrącę. Udostępnić. Normalnie udostępnić, tak? No. Ale coś mnie chce tutaj wskoczyć. Musisz chyba wybrać jeszcze, że na twojej stronie, nie? No. A dobra, to będę musiał przejść normalnie przez drugą tą aplikację chyba. Zaraz zobaczymy. No i powiem ci, że taka kwestia, jak właśnie u nas jest te braterstwo, nasza przyjaźń braterska jest ponad wszystko, ponad pieniądze. Pieniądze są tutaj tak naprawdę mało znaczące. One są daleko poniżej naszego braterstwa, tak, naszych wartości. To jest naprawdę o wiele stopni niżej. A pieniądze jak będą, to czemu nie? Oczywiście. Pieniądze to tylko dla lat. Potrzebuje pieniędzy do życia. Ale ile lat zajęło tobie dojście do takiego poziomu? No bo myślę, że kiedy zaczynałeś swoją przygodę, także musiałeś wszystko poświęcić temu sportowi, znaczy, ale kasy nie było na początku. Tak? Znaczy tak, o tyle fajnie, że tak naprawdę no, wszedłem w zawodowstwo w 2009 roku i od pierwszej walki już zacząłem zarabiać jakieś pieniądze. Nie były to na początku jakieś pieniądze takie, które by w pełni mi dawały tą taką swobodę życiową. Ale jako zawodnik na pierwszą walkę to i tak były dobre. Ale i tak były dobre, ponieważ no, ja zawsze wychodziłem z tego założenia, że jeżeli robię coś ponad przeciętność, no to ja chcę być za to dobrze wynagrodzony i zawsze się ceniłem. Dlatego no, od początku, jak zacząłem już startować zawodowo, to od początku już jakieś te pieniądze już fajne gdzieś dostawałem, a z czasem oczywiście te pieniądze coraz większe, coraz więcej tych sponsorów, no i można powiedzieć, na dzień dzisiejszy już jestem z tych finansów zadowolony. No właśnie, wiele osób bardzo często zarzuca tym największym gwiazdom sportu walki, że tam wychodzą na pół godziny i zgarniają po kilkanaście milionów, tak? Takie komentarze, że ja też bym dał sobie gębę oklepać przez te pół godziny, no to nie? Niech idzie. No. Każdy może dojść ten szczebel po szczeblu. Ale zapominają, że za tym jest 10, lata. 15, 20 lat ja ciężkiej pracy i poświęceń. Ja w sporcie jestem całe życie. Ja innej pracy nigdy nie wykonywałem.
na budowie nie pracowałem, nigdzie nie pracowałem, po prostu no, jestem po, co prawda jestem po szkole technik mechanicznym, no ale nigdy w zawodzie nie pracowałem. Nic innego nie potrafię robić, znaczy inaczej, jeżeli bym sytuacja mnie zmusiła, bym no właśnie, umiał coś robić. Czy masz jakiś plan B? Bym umiał robić, tylko że po prostu ja zawsze byłem nastawiony na sport i na osiągnięcie tego szczeblu właśnie mistrzowskiego. No słuchaj, no pracy zawodowej, no dobrze, nie imałbyś się może pracy zawodowej, no ale generalnie podstawy biznesu już masz. Tak, cały czas pracujemy. Ponieważ no tyle jest taka właśnie, tak jak ty powiedziałeś, ty mnie się zapytasz, co bym zrobił, jakiś plan B. No taki jest plan B, że na tyle, o tyle jest taka komfortowa sytuacja, że chłopaki zawsze gdzieś się ogarniają jakieś różne biznesy. No i no, to jest ten plan B. Jakby co, no to na pewno gdzieś tam zatrudnienie znajdą. No, dlatego jesteśmy razem. No bo tak się zastanawiam, bo to ta kariera bokserska no trwa. No kilka lat jest się na szczycie i trzeba wtedy zarobić. Dokładnie. Na całe życie. Tak. Bardzo często przecież w tych sportach jest tak, że no, kariera kończy się w momencie jakiegoś ciężkiego nokautu. No, pewnie słyszeliście o wielu takich przypadkach, gdzie tak. Ktoś musiał przedwcześnie skończyć karierę. Nie boisz się tego, że może stać tobie się krzywda? Ja nie jestem z tych ludzi bojących. Ja nie boję się. Ja naprawdę... No nie wierzę. Boję się Boga, boję się tylko Boga. Przed... I nie, naprawdę, nie, do mnie to nie dochodzi, po prostu... Tak, ja jestem tego zdania, że tak trzeba podchodzić do sprawy, bo jeżeli ja będę teraz myślał, co będzie, jak dostanę jakiegoś ciosa i gdzieś nie będę mógł walczyć i że nie będę miał za co żyć, no to ja bym się nie ruszył z domu. Słuchaj, a druga sprawa, bo mówimy tutaj na przykład o sporcie MMA, boksie. No popatrz na inne sporty, jak są mocno kontuzjowane, ile jest sportów, chociażby ostatnim czasem, możecie wchodzić teraz do mnie jeszcze na fejsa, ktoś by tam chciał, bo też jest relacja na żywo, ale w sumie... Ja chciałem podchodzić do sprawy, bo a, tutaj już jest, teraz no, już myślał, co o, będzie, dobra. Jak dostanę jakiegoś okej. Okay. No dobra, to już będziemy. Tak, możemy być. Tak, no, przewaliśmy tobie. Jest bardzo dużo sportów kontuzjogennych, jest wiele pracy zawodowych, w których może coś się stać, także no, to jest no, życie, no. Wiele rzeczy może się zdarzyć, no, nie podchodzimy na pewno, nie można od razu wychodzić z takiego założenia, że coś mi się stanie, tak jak na przykład Tomek. A czy praca na budowie jest taka bezpieczna? Tak, na wysokości, na rusztowaniu, ilu ludzi ja znam, gdzie po prostu coś sobie zrobili. Po prostu życie. No. To życie. No. A jeszcze tak wracając, bo jeżeli chodzi o sporty, no ja uważam MMA za mało kontuzyjny sport i mało taki dewastujący swoje ciało. Jeszcze tym bardziej się utwierdzam w tym przekonaniu, jak na przykład mam okazję pojechać na takie zawody żużlowe. Byliśmy teraz całą ekipą na zawodach żużlowych. W Gorzowie? Tak. No i jeżeli ktoś nie był, to naprawdę zachęcam, coś niesamowitego zobaczyć to na żywo, ale tam wypadki to jest po prostu wpisane norma. W ten sport, to jest norma. Pierwszy mecz chłopaki się tak rozbili, że ich zbierali i karetkami wywieźli. No to jest w MMA, to naprawdę to rzadkość jest taka, żeby ktoś trafił do szpitala. Także no myślę, że MMA nie jest najbardziej niebezpiecznym sportem. No i myślę, że też mi się nic nie stanie. No. To jeszcze bardziej się utwierdzam, jak na przykład jeżdżę takie gdzieś na jakieś takie właśnie inne sporty. Dobrze, dobrze czasami wiedzieć, że inni mają gorzej. Nie? Dokładnie. No. Ja nie mam najgorzej. Ale podstawową rzeczą jest właśnie to, że no nie można się bać, no bo właśnie utwierdzanie się w tym strachu, no to tylko by powodowało to, że zostanę w domu, lepiej nic nie robię, no bo... Dokładnie. No bo co? Co się stanie? Powiedzcie mi, czy mieliście kiedykolwiek kompleks małego miasta, no bo pochodzicie ze Stargardu, niektórzy gadają, właśnie, że Stargard to tylko Tesco jest. Ja tylko powiem tak, że właśnie wszystkie te
jakby to nazwać. Te kompleksy mojego miasta to chyba... Dokładnie, te wszystkie kompleksy to jest w człowieku. Tak samo to jest też tak, się kiedyś mówiło się, że ktoś jest wieśniakiem i jest z wioski, no to że on nic nie ogarnie, że jest zamknięty, że on tylko gdzieś wyrzuca gnój. Ale to nie jest prawda. Proszę pojechać gdzieś na wioskę i zobaczyć. Tam są tacy zamożni ludzie, że oni by mogli kupić pół jakiegoś osiedla. Także to się pozmieniało. To są stereotypy. Internet, wiesz, to nie jest tak, że jesteś zamknięty w tym mieście i nie możesz z niego wyjechać. My wyjeżdżamy z niego. Ten kompleks tego małego miasta pozostaje w ludziach właśnie w tym mieście, naszym zdaniem. Po prostu zostaje w ludziach. Ale my na przykład mamy kumpli z naszego małego miasta, że robią w różnych branżach. Jeżeli ktoś jest ponad społeczeństwo, które nie chce gdzieś wychylić nosa, to oni naprawdę osiągają wiele sukcesów w różnych dziedzinach. Także no to zależy tylko od jednostki, zależy od jego interpretacji i wartości. Także no to naprawdę, to w ogóle nigdy się nie czułem z tym gorzej, że pochodzę z mniejszego miasta. W ogóle. A co daje ludziom, wiesz, z dużego miasta, jeśli on nie potrafi albo nie chce czegoś zrobić, nie? On może być z Nowego Jorku, a nic nie osiągnie, tak? A czy to nie przeszkadza w jakiś sposób w rozwijaniu twojej kariery? W żaden sposób. Nie ma czegoś takiego, teraz jest taka globalizacja. Że dojść na top, to trzeba wyjechać do Ameryki. Nie. Już jest taka globalizacja, że w ciągu sekundy teraz możemy się połączyć z Ameryką. Też mamy kolegów w Ameryce, rozmawiamy z nimi, różne sprawy załatwiamy. Także no naprawdę, teraz już są czasy internetu, to wszystko się pozmieniało i może 20 lat temu by miało to znaczenie, ale na dzień dzisiejszy w ogóle żadnych. Dobrych połączeń samolotowych, ale tak? Słuchaj, właśnie siadasz za chwilę. Siadamy w Goleniowie i w ciągu załóżmy, w ciągu 40 minut jestem w Warszawie, tak? No, ale także... słuchaj, no, właśnie jeżeli może tobie chodzi o ten nawet nie przepływ informacji, a samo takie problem fizyczne poruszanie się, no to też myślę, że to nie ma większego wiesz, problemu. No. Tak jak teraz chociażby byliśmy z Tomkiem, Tomek był, no jesteś w tym mieście, no i wyjeżdżasz po prostu z niego, no i tyle, no w czym problem? Pojechał do Holandii, potrenował w Holandii, później pojechaliśmy do Warszawy, potrenowaliśmy w Warszawie, no i wróciliśmy i nie widzę tutaj żadnego problemu. A dużo spędzacie czasu poza domem? Bardzo dużo. Tak, no od kiedy ta kariera już nabrała tempa, czyli można powiedzieć po zdobyciu mistrzowskiego pasa federacji, to jakieś było 2,5 już teraz będzie, roku temu. Także no od tamtej pory, no to już myślę, no to już często nas nie ma w domu, ale no taka jest cena sukcesu i bardzo się z tego cieszymy, no ponieważ no sami tego chcieliśmy. No ale w Szczecinie, czy w Stargardzie, warunki do treningów chyba macie całkiem niezłe, szczególnie jeżeli chodzi o zawodników, z którymi możecie się przecierać, tak? No, mówi się, że Szczecin MMA stoi. Znaczy ja powiem tak, swego czasu mieliśmy najwięcej mistrzów z największej federacji w Europie, czyli w KSW. Także to jest kolebka na pewno tego MMA. No i tak jak mówisz, no mam z kim sparować i mamy z kim tutaj się przygotować, także jakieś doszkolenia takie jeszcze, takie stricte pod walkę, to dlatego też te moje wyjazdy, żeby zmienić klimat, żeby zmienić sparring partnerów, no to jest wskazane, bo jeżeli chcemy być na najwyższym poziomie, no to jest wpisane. A czy możemy liczyć na galę KSW w Szczecinie, czy najpierw musimy stadion wybudować? Znaczy... Była. Była, no, no i oczywiście była, nie wiem czy byłeś? Byłeś? Nie. I zapełniona była po brzegi, także no myślę, że federacja kiedyś tu wróci, myślę, że wróci federacja. Na przykład na walkę mistrzowską Tomka. No, być może. Na przykład. Nie będę się ciebie pytał teraz o kolejnych przeciwników, no bo wiem, że pewnie i tak nie możesz mi tego zdradzić. Znam zasady, które... Mogę zdradzić. Naprawdę? Już jest będzie dobry, oficjalne? Będzie dobry przeciwnik. Na pewno będzie bardzo dobry. Na pewno będzie bardzo dobry, ale tak. Czy to teraz to chyba ty dyktujesz warunki, co? I
to przeciwnicy do ciebie muszą się Robert, jak to podporządkować. Jest tam, no to już proszę tutaj do menadżera. Do menadżera. No słuchaj, wiesz, no to wygląda tak, że nie można też robić czegoś takiego, że ja sobie coś tam wybieram, coś sobie ustalę, tak? Mhm. To jest temat taki, który musi się zgadzać, powiedzmy, tutaj nam i federacji, tak? I każdy widzi tam jakiś sens tego działania, nie? I tej walki. A kryterium jest przyjęte jedno podstawowe, zawodnik jak najlepszy, tak? I wtedy ustalamy, no, co robimy dalej, nie? A czy w doborze zawodników jest jeszcze coś takiego jak jakaś lojalność, myślę tutaj, no na przykład teraz o sytuacji twojego rewanżu z Mamedem, tak? Czy z szacunku dla takiego zawodnika uważacie, że należy mu się rewanż jak najszybciej? Czy chciałbyś najpierw trochę powalczyć z innymi zawodnikami, cieszyć się właśnie tym, że jesteś na topie, tak jak to teraz robi Joshua, tak? Nie robią walki z Wilderem teraz jak najszybciej, choć nic nie stoi na przeszkodzie. Każdy z nich jeszcze zarabia tu kasa, tam kasa, tak? Tak, no. Tylko że wiesz co, no nie możemy tego teraz powiedzieć, jak tam wygląda sprawa, bo pamiętaj, że kilka osób musi jeszcze się zgodzić, kilka stron, nie? Mhm. Jest do tego, żeby coś z czegoś zrobić, nie? Tak. Ale samo tutaj, na przykład, jeśli Tomek chce dać rewanż Mamedowi, Mamed chce ten rewanż, ale może KSW nie chcieć, tak? Mhm. I przeciwnie, nie? Wiesz, także no ileś czynników składowych wchodzi na to, wszyscy, wiesz, akceptują temat, robimy, nie? Ale oczywiście ja jak najbardziej jestem. A jakaś chęć, tak? Ja jak najbardziej jestem gotowy stanąć znowu z Mamedem do walki. No i jeżeli wszystko będzie dopięte, tak, kibice będą chcieli, wodarze też będą tego chcieli, to robimy to, to będzie coś pięknego. Ale tak jeszcze wrócę do tego, tak jak mówisz, czy jest coś takiego, że właśnie, żeby dać zawodnikowi walkę, bo jest dobry, bo zasługuje, to jak najbardziej, nie? Jest coś jak takiego. Najbardziej. Tak, że jest ten szacunek, nie? Że Mamed chce, zasługuje na to, no i trzeba mu to dać, no. No. Jeszcze jak te wszystkie czynniki poboczne się zegrają, to tak będzie. Tak. My patrzymy też... lojalność, zawodnik, a dopiero potem kasa i marketing, tak? Dokładnie. To bardzo ciekawe, bo chyba nie wszędzie tak to wygląda, nie? No oczywiście, każdy inaczej do tego podchodzi. Ale znowuż, jak wiesz, jak tej znowuż kasy nie będzie, czyli następnego tego właśnie składnika tego, no to też nie będzie miało sensu te resztę składów. Bo walka musi się sprzedać, wszystko tak? Musi po prostu, bo te pieniądze też muszą być. No, tak. Tomek, no, walka musi się sprzedać, garze, no i tyle. No. Hajs musi się na końcu zgadzać. I federacja musi zarobić, no czyli no, te pieniądze i tak, co by nie mówić, o szacunku, o lojalności, muszą być pieniądze, no, finalnie. Szacunek musi być, lojalność, chęci, no i dalej kolejne czynniki, nie, które muszą zagrać. Myślę, że tutaj także zawodników, kibiców nie tylko ze Szczecina elektryzowałaby walka twoja z Michałem. Byłbyś chętny na taki pojedynek. No, Michała Madrelą. Walczycie codziennie, ojejku, chyba, co? Ojejku. No oczywiście, to by wypełniło stadion nie jeden. No. No, myślę, że jakie są za mały by na był ten stadion nasz narodowy, ale no, takie szanse są, że niestety nie ma tych szans. A od czego to zależy? No od tego, że jesteśmy kumplami za dużo lat, i trenujemy razem, tym, zaczynaliśmy razem, no i jesteśmy wobec siebie lojalni i pieniądze nas gdzieś nie zgubią. No to niestety, no widzicie, że nie wszystko kasa, da się kupić. Tak, nie wszystko da się kupić. Miło to słyszeć. No to jest nieprawda. Nie? Niektórzy mówią, że za pieniądze ja sobie mogę kupić wszystko. To jest nieprawda, to jest tego bzdur. Przyjaźni nie kupisz, lojalności nie kupisz. To już takie dwie wartości, które na pewno nie kupisz. A to, że możesz sobie kupić nowy samochód, kupić sobie nowy samochód, no to tak, no ale to jest tylko rzecz. Tak. To jest mniej warte. Tak. Dlatego nawet nie piszcie, bo nie będzie walki z Mamedem. Z Michałem, przepraszam. Z Mamedem może być. Ile tam za kurs?
Ile za zaraz, kurs, proszę pana? Zaraz was podliczę jeszcze za tą czasówkę. W euro? W euro? Za tą czasówkę, co złoty, tam co? Leciała. Chwila, niech mi tutaj się złotówka wydrukuje. Tak, wyszło złotówkę. O kurde. Kartą czy gotówką? Masz ten? Masz złotówkę? Dobra. Słuchajcie, jeszcze mam, mam taką jedną prośbę. Zrobiliśmy taki konkurs na Facebooku. Macie złotówkę? Tutaj są. Dobra, rozliczymy się później. Czy możesz wylosować tutaj jedną osobę? Dobrze, wylosuję. Bo chciałbym cię poprosić jeszcze o autograf na takich rękawicach. A czekaj, tutaj tak pokażemy, nie? Żeby nikt nie mówili, że coś było, że był fake. Zobaczcie, ile tak to jest. Mogą powiedzieć, że wszystkie no tak, są te wszystkie dostały były. Dobra, sprawdzimy. Kto wygrał? Przemek Kopysiewicz wygrywa rękawice z autografem mistrza. Może też chłopaki się podpiszą, przyszli mistrzowie. Kiedyś taka rękawica może jeszcze zyskać na wartości. Dobra. A skąd ta krzywka żyraf się wzięła? Jest z tym jakaś ciekawa historia? Znaczy to kumple mnie tak nazwali, bo to z reguły jest, w sportach walki jest tak, że zawsze że zawsze przypisuje się jakieś ksywki zwierząt. Tak? Tak. A że wysoki. Tomek wysoki był szczuplejszy, miał, wiesz, no, ma teraz długie kończyny, ale wtedy był szczuplejszy, po prostu jeszcze bardziej te kończyny były takie wyeksponowane, że tak powiem. No i tak poszło, żyra. A kto to powiedział pierwszy, no to nie wiem, czy Tomek chce powiedzieć. Zrać nam może. Nie, no znaczy, no nie wiem, czy znacie. Maciek Różanski, aktywny zawodnik. Aha. Także to nie jest żadna tajemnica. Dobra, daj, ja się tutaj od nas coś machnę, to za nas dwóch Robson machnę, co? Będzie na Argentine. Świetnie. No to ja wam bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za spotkanie. I mam nadzieję, że jak będę potrzebował jakiegoś kursu, to będę mógł śmiało do ciebie dzwonić i gdzieś mnie podrzucić. Jasne, zawiozę cię gdziekolwiek będziesz chciał. Także fajnie, fajnie. Widzisz, że wcale drogo nie jest. No, złotóweczka. Stać. Dobra, państwu także bardzo dziękuję za śledzenie i zapraszam do subskrybowania kanału na YouTubie Taxi Złotówa. Tam będzie wrzucony, zmontowany materiał z dzisiejszego spotkania. Do zobaczenia. Rękawice? Jeszcze? O, dobra, tutaj pokażemy. Ładne, żeby nie było, że to kurczę coś, wszystko ładnie jest. Ja, zobaczcie. O, jest, są podpisy, pach. Dobra, dziękujemy i my również ze swojej strony. Dzięki, miło było. Pozdrawiamy. Narkun Team, pozdro. Dzięki. Dzięki.